Na początku tego filmu mam dość trudne pytanie. Kogo było ci najbardziej szkoda, gdy trafił do szpitala? Mi osobiście Julki. Ojciec złamał mu rękę. Julka wypadła z łóżeczka. Za pierwszym razem zasłabła na uczelni, a za drugim razem Lucy trafiła do szpitala po porodzie. Za pierwszym razem oddała ojcu nerkę, za drugim razem była na badaniach, bo bała się, że jej nerka wysiadła. Pierwszy raz trafił do szpitala, gdy wnyk z kolegami go pobili, za drugim razem po wypadku samochodowym. Za pierwszym razem trafiła do szpitala, gdy ją Herman Tenteges, na G, na YouTubie słowo zakazane, za drugim razem babka skleiła jej rzęsy. Tata Meli miał zawał serca i dlatego przebywał w szpitalu. Tam jest taki malutki błąd, nie w serialu. Ojciec Ali trafił do szpitala, gdy go Frodo podstrzelił. Za pierwszym razem trafił na SOR, gdy wykryto u niego raka mózgu. Za drugim razem urządzał w szkole tańca nielegalne walki i został pobity. Ala była kilkukrotnie w szpitalu przez narkotyki. Kamil uczestniczył w poważnym wypadku autobusowym. Ela podjęła decyzję o Ctrl-Alt-Delete, kolejne słowo zakazane. Gosia jako tako nie trafiła do szpitala, ale robiła badania guza piersi, więc dlatego ją tutaj dodałem. Pola trafiła do szpitala, gdy poroniła. Kasia miała taki sam przypadek jak Pola. Aneta miała taki sam przypadek jak Kasia i Pola. Za pierwszym razem trafiła po wypadku z Oskarem i Szybą, drugim razem znów miała wypadek i złamała sobie rękę, to znaczy z małą pomocą Iwony. Ojciec Seby trafił do szpitala, bo dostał kosę pod żebra. Ojciec Lucy miał udar mózgu i trafił do szpitala. Jasiu miał wypadek w pracy. Mama Iwony została napadnięta. Ojciec Leny miał poważny wypadek.